przede wszystkim no, niezwykła atmosfera. Jest w pięknym miejscu. Mamy trasę w bardzo ładnym miejscu, czyli naszym jedynym parku. Jest dużo ludzi, dużo kibiców. Do tego możemy dołączyć to, że cały dochód idzie dla dzieci, więc no nie ma chyba nic przyjemniejszego, jak coś pomóc, prawda, potrzebującym dzieciom. To jeszcze kilka słów o tej trasie, jak ta trasa przebiega i co jest takiego wyjątkowego, oprócz tego, że odbywa się na Bolko? Jaki jest dystans? O, właśnie. Mamy taki dystans dla zupełnie początkujących, którzy może jeszcze się nie czują na to, aby rywalizować w biegu, to jest Nordic Walking. Jest bieg na piątkę dla tych, co wolą może troszeczkę szybciej pobiegać na krótszym dystansie, oraz już dyszka, która od 15 lat cieszy się dużym powodzeniem. Biorę udział w biegu na 10 km. Już w sumie nie pamiętam, czy w pierwszym, czy w drugim brałam udział w biegu opolskim, ale no już naprawdę od początku jednak biegam tą dyszkę. Też się zdarzyło, że była dyszka, od razu później piątka. Trochę byłam zmęczona, ale szczęśliwa. Na Bolku też odbywają się imprezy typu podbiegi, tam amatorzy się mogą ścigać. Czy w biegu opolskim dla amatorów też jest miejsce, czy tu już raczej trzeba mieć jakieś większe umiejętności? Ja uważam, że podbiegi to nie jest akurat ściganie, tylko tutaj chodzi, tak jak sama nazwa wskazuje, podbiegi. Podbiegamy, tak naprawdę tam tutaj na podbiegach mamy po prostu spotkać się i to nie jest żadna rywalizacja. Tutaj owszem, już jest rywalizacja, ale gdyby to była tylko rywalizacja, to nie byłoby tu miejsca dla amatorów, więc tutaj każdy po prostu, jeżeli ma ochotę po prostu przyjść i spędzić sobie mile sobotę, jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce rywalizować, żeby stanąć na pudle, też dla takiej osoby jest miejsce. A rekord trasy? Rekord trasy? Zaraz to trzeba zapytać naszego pana, ja już niestety nie pamiętam. Ale oczywiście można wejść na stronę Atlantis Bieg Opolski, tam są wyniki przed 15 lat. Zapraszam na stronę. A coś o samej trasie, pani jako biegaczka. Uliczki są wąskie i kręte. Czy to jest trudna trasa, wymagająca? No na pewno. No najlepiej się biega gdzie? Po stadionie albo gdzieś w linii prostej, tak? Ale wydaje mi się, że jeżeli każdy bieg byłby taki sam, to po co by było jechać ileś tam kilometrów, prawda, czy wybierać jakieś biegi i startować. Właśnie o to chodzi, żeby coś innego było, coś wyróżniało nasz bieg. To jest już 15 edycja, 13 edycja robiona przez stowarzyszenie, pierwsze dwie edycje robił Urząd Miasta Opola. Coś o samym biegu, o trasie? Trasa biegu w tej chwili przebiega głównie alejkami parkowymi Wyspy Bolko, gdzieś około 8 km, jeśli chodzi o kasę 10-kilometrową i około 2 km wałami przeciwpowodziowymi. Jeżeli chodzi o 5 km, te proporcje są troszeczkę inne, bo 4 km są wewnątrz wyspy, natomiast wałami tylko ostatni kilometr. Czyli to przyjemne, spożyteczne, tak? Bo oglądamy piękne widoki i przy okazji coś dla zdrowia. Przede wszystkim coś dla zdrowia, a przy okazji promujemy wspaniałe miejsce, jaką jest Wyspa Bolko. I generalnie rzecz biorąc, kupę ludzi, którzy przyjeżdża tutaj do nas, biegacze, bardzo nam zazdroszczą miejsca w centrum miasta, gdzie można przyjść, pobiegać, pojeździć na rowerze, na rolkach, generalnie uprawiać wszelkie aktywności sportowe, tak? Kiedy odbędzie się impreza i jak można się zapisywać, do kiedy można się zapisywać? Bieg odbywa się zawsze w pierwszą sobotę lipca, czyli w tym roku to będzie 1 lipca. Zapisy już są zamknięte. Zapisywać się można było od 1 kwietnia poprzez formularz na stronie internetowej. W tej chwili na obu dystansach mamy 800 uczestników plus prawie 40 osób na Nordic Walking. Czy możemy mówić o jakichś faworytach? Chyba nie. Wspomnijmy też o celu biegu, na co zostaną przeznaczone pieniądze. To znaczy pieniądze z opłat startowych uczestników będą przekazane, będą spożytkowane na wykupienie kolonii dla 10 dzieci z opolskich podstawówek. Będą one wyjeżdżać do Bułgarii na Złote Piaski. Bardzo się cieszę, że możemy już drugi rok z rzędu jakby współtworzyć, organizować tę imprezę fantastyczną, imprezę sportową, dzięki której jakby łączymy i pokolenia, i łączymy dorosłych z dziećmi, uczymy też dzieci angażować się w sport, gdzie był taki też okres,
że ten sport pomału zanika w tych szkołach, że dzieci nie chciały uczestniczyć w aktywności fizycznej, a dzięki, myślę, że takim imprezom promujemy ten sport jako coś fajnego, jakąś fajną aktywność fizyczną, fajną imprezę sportową, na której można i ćwiczyć fizycznie, ale też świetnie się bawić. Czyli z tych powodów Państwo objęli imprezę patronatem swoim? Myślę, że tak, że to był jeden z głównych powodów, żeby promować ten sport i aktywność fizyczną zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. To się nazywa taka społeczna odpowiedzialność biznesu, tak? Poniekąd. Myślę, że tak, że można tak powiedzieć. To druga edycja, w której Państwo uczestniczą, czy w takim razie można się na przykład Pani spodziewać na starcie biegu? Mnie akurat nie, ze względu na stan, w jakim się znajduję, ale większość z pracowników firmy Atlantis Developer, bo aż 10 osób, będzie uczestniczyło aktywnie w biegu opolskim. Dwie osoby na 10 km, 8 osób na 5 km, także myślę, że wynik całkiem dobry. Jest to bardzo duża impreza, impreza cykliczna. Impreza, którą mam wrażenie Opolanie kochają, także cieszę się, że mogę jeszcze bardziej zaangażować się w tą imprezę niż dotychczas. To znaczy, że będzie łatwiej? Łatwiej dla kogo? No, dla pana. Dla mnie to będzie ta sama rola, którą miałem do tej pory. Zawsze jestem bardzo zaangażowany w wydarzenia sportowe, które odbywają się na terenie miasta Opola. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Myślę, że współpraca z takimi stowarzyszeniami jak Stowarzyszenie Bieg Opolski to jest czysta przyjemność dla nas, dla Wydziału Sportu. A co będzie właśnie dla Pana priorytetem jako nowego naczelnika Wydziału Sportu? Myślę, że to jest temat na inną rozmowę, nie na temat dzisiejszego spotkania w ramach biegu opolskiego. Pewne jest to, że mamy masę fajnych wydarzeń w Opolu, które warto promować, w których chcą uczestniczyć mieszkańcy Opola, których chcemy zachęcać i to jest też jedna z ról, w jakich siebie widzę, na czym chciałbym pracować. Ale tak jak mówię, nie chciałbym szerzej rozmawiać o tym na ten temat dzisiaj, gdyż najważniejsze jest dla nas dzisiaj Bieg Opolski, wydarzenie, które odbywa się po raz 15 w Opolu, jako impreza, która była biegiem popowodziowym. Na początku skupiała 100 zawodników, dziś tych zawodników już jest tak dużo, że przepustowość trasy jest ograniczona i nie może pochłonąć więcej niż 900 osób we wszystkich biegach łącznie. Czy zachęca Pan Opolan do tego, ażeby kibicowali na trasie? Naturalnie, bardzo na tym zależy, zresztą to ma miejsce w ramach tego biegu. Wyspa Bolko podczas biegu opolskiego jest obłożona, jest w pełni oblegana przez mieszkańców, zarówno tych biegaczy, jak i kibiców, jak i rodziców dzieci występujących. Tak, oczywiście, wszystkich bardzo do tego serdecznie zachęcam, ponieważ jest to świetne wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Opolu.